Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie nadal taki owocowo-kwiatowy, wiosenny, a w zasadzie już letni, bo szukamy perfum na lato. Ja coraz bardziej odkrywam na nowo świat takich owocowych zapachów, bo je bardzo lubię i dzisiaj Wam chciałabym przedstawić takie moje ulubione top 4 zapachy, które dawno nie gościły na moim tutaj kanale, a być może Wy też odkryjecie je ze mną na nowo, także serdecznie Was zapraszam. W intro dzisiejszy odcinek będzie taki bardzo lekki, owocowy i oczywiście z domieszką kwiatów, bo bez nich nigdy perfum by nie było. Tak sobie wcześniej myślałam, że chciałabym zrobić taki odcinek o moim ulubionym kwiecie, a mianowicie bzie. Bo uwielbiam bez i w ogóle te wszystkie lilac, elderflower, które są właśnie tutaj w perfumach. No ale tak sobie myślę, że ja nie mam dużo takich perfum w swojej ofercie. A poza tym słyszałam, że bardzo ciężko oddać zapach bzu właśnie w perfumach. Jeśli macie takie ulubione albo wpadłyście, właśnie wiem, że Byredo, przepraszam, robi takie perfumy, więc muszę się przyjrzeć, przyjechać do Harrodsa, bo one są tylko w wybranych tutaj punktach sprzedaży, więc tak myślę podjechać, ale jeżeli macie takie właśnie polecone zapachy, to zostawcie w komentarzach, bo właśnie czuję taką chęć nagrania i w ogóle posiadania perfum z bzem. No ale wracając do mojego odcinka, dzisiejszy odcinek właśnie będzie owocowy i chciałabym Wam przedstawić takie 4 zapachy, do których ja teraz ostatnio wracam, bo potrzebuję właśnie takiego odetchnięcia, typowo takich zapachów może cięższych, może bardziej takich cytrusowych. Oczywiście można je klasyfikować też jako cytrusowe, bo to są owoce nadal, ale one bardziej idą w takie bardziej soczyste, konkretne, energizujące owoce i taki dzisiejszy odcinek będzie. Słuchajcie, ja zacznę tutaj, w ogóle mam ochotę na te nowe edycje tutaj zapachów Marka Jacobsa. Ja to przyniosłam Daisy Kiss, bo taką mam, ona mi nadal przypomina taki właśnie przepiękny, kwiatowo-porzeczkowy jakiś ogród. I to są takie zapachy, na których nigdy się nie zawiedziecie, jeśli chodzi o właśnie takie gorące lato albo gorącą porę roku, kiedy chcecie być takie naenergizowane, słuchajcie. No i oczywiście tryskać energią, tryskać tym owocowym, pięknym zapachem, bo ja szukam takich zapachów i już Wam mówię, że głównym tutaj nutą jest pomelo, ale są oczywiście, zawsze jest ta brzoskwinia, zawsze gdzieś ukryty jest ten cytrus, no i oczywiście tu akurat nuty peonii, róży i gdzieś tam ambroxan, czyli taka żywica, ja jej nie czuję. Jak wiecie, Marc Jacobs lubi bardzo lekkie zapachy, albo większość z nich taka jest. I ja przyjrzę się właśnie tym takim miniaturkom, fajne to są po 20 ml, nawet nie są za bardzo drogie, a nadal pachną taką romantycznością, dziewczyńskością, takim niewinnym dziewczęciem i właśnie zawsze nadają się, niezależnie może od pory roku, ale na takie dni, jakie teraz nastaną, na piękne, rozkwitające lato czy późną wiosnę, one są niesamowicie takie niewinne, pełne przygód, bym powiedziała, że dają Wam taką właśnie wiarę w siebie, ale jednocześnie dają taką siłę, być może przebicia. Ja bym nawet powiedziała, że zaczynacie z uśmiechem dzień. Właśnie są takie pełne niewinności i zawsze mi się kojarzą z takim ogrodem owocowym, gdzieś tam agrest, jabłka oczywiście, czy inne owoce typu gruszka i chętnie po nie sięgam. To właśnie Daisy zawsze tak mi się kojarzyła i wszystkie odmiany Marka Jacobsa w tej bazie zawsze się tu mieściły. Następnym zapachem, słuchajcie, który ja znowu odgrzebałam, a on był w moich ulubieńcach i ja uważam, że Bulgari jest niedoścignioną, może nie to, że niedoścignioną, ale taką trochę firmą, o której mało się mówi, a to dla mnie są też świetne zapachy na każde okazje, takie właśnie stonowane, czasem może z jakimś pazurem, lekko wyrafinowane, ale tak naprawdę takie ponadczasowe, kiedy zawsze możemy sięgnąć, jak szukamy czegoś takiego klimatycznego i klasycznego. Za tym zapachem stoi Alberto Morillas, cudowny Alberto Morillas, ale tu są nuty, słuchajcie, jeśli
jesienią psika. No i po prostu czuję się w siódmym niebie, bo czuję akres i czuję porzeczki. Ja uwielbiam porzeczki i tu są goya berries, czyli takie porzeczkowate, porzeczkowata odmiana. Oczywiście jest też bergamotka, która dodaje takiego silnego cytrusowego, cytrusowej nuty, słuchajcie. No i pomegranate, który ja bardzo lubię, który rewitalizuje, który daje właśnie takie odetchnięcie od ciężkości, daje właśnie taki wiatr w skrzydłach. No i czujecie się, jak jesteście, nie wiem, u babci w ogrodzie, właśnie jecie porzeczki, agres i otaczacie się właśnie owocami. To tak jak ja. Jest to hibiskus, który ja też bardzo lubię. No i oczywiście wodna lilia. Omnia koral, słuchajcie, czyli ten zapach, o którym teraz mówię, ma taki wydźwięk trochę pudrowy. Ja nie wiem, być może ta lilia wodna właśnie dodaje czegoś takiego, ale generalnie jest on bardzo, bardzo otwartym zapachem, takim bardzo wdzięcznym. Gdzieś tam jest ta klasyka przez tą pudrowość. Piękne, w ogóle piękne zawsze opakowania. To jest plastik, co prawda, no, ale bardzo estetyczne. No i ta owocowa nuta, ta owocowa aura jest z Wami. Naprawdę mega, mega lekki, ale o dobrej projekcji zapach właśnie na lato, na ciężkie dni. Ja uwielbiam, naprawdę czuję się cudownie. Jeszcze sobie dopsikam, bo tak otworzyłam dzień dzisiejszy, czyli można powiedzieć, że to jest zapach dnia. Kolejnym zapachem, o którym dawno nie mówiłam, on poszedł troszkę w odstawkę, ale teraz jak najbardziej, on jest bardziej różany, to jest Dolce Rose. Specjalne to zapachy Dolce Gabbana, bardzo mi się podoba buteleczka. Zobaczcie, otwieram ten odcinek zupełnie właśnie z takimi zapachami w kolorach różowych, czerwonych, jakichś takich burgundowych czy pomarańczowych. To jest zapach bardziej już taki owocowo-kwiatowy i ten kwiaty wyraźniej tutaj jakby widać, ale powiem Wam, że ja o nim zapomniałam, bo miałam to kupić sobie jeszcze inną edycję i później jakoś tak mi to uciekło, ale ten zapach jest właśnie taki bardzo kwiatowo-owocowy, gdzieś tam jest taki wydźwięk, że ta róża jest jakby drugoplanowa. Bo tu jest głównie też brzoskwinia, ta brzoskwinia się tu wyróżnia i jakby wpada na ten pierwszy plan, ale jest to taki zapach, jeżeli szukacie takiego zbalansowania między zapachem owocowym a kwiatowym, to tu ta wersja Rose Dolce Gabbana będzie się jak najbardziej wpisywała. No i ostatnim tu zapachem, który jest dla mnie zapachem, słuchajcie, specjalnym, a mianowicie jest moja piękna, nadal używam ją cały czas, mieszam sobie z innymi zapachami, a więc Victorian Rolf, kolejna Flower Bomb odmiana, tym razem Ruby Orchid, z orchideą, tak chyba po polsku to się mówi, z pięknym takim, ja myślałam, że to jest porzeczka, bo dla mnie to tak porzeczkowo brzmi, ale jest to taki sok brzoskwiniowy i jest tu wanilia. Ja Wam powiem, że to jest zapach taki bardziej z drugim dnem, bo on gdzieś tam utrzymuje tą nutę właśnie waniliową, gdzieś tam tego flower bomb, ale jest bardziej rześki, zagęszczony właśnie tym sokiem nie porzeczkowym, ale właśnie takim brzoskwiniowym. I wydaje mi się, że on się nadaje bardziej na może wyjścia, tutaj gdzieś idziemy na jakąś kolację, albo idziemy na jakąś zabawę, albo już jest ten evening, właśnie wieczorny, taka aura i idziemy z tym właśnie sokiem brzoskwiniowym na sobie gdzieś, nie wiem, do klubu czy na spotkanie ze znajomymi. Bardzo mi się podoba ta edycja. Ja wiem, że są różne opinie o nim, że no, on jest taki zwyczajny, ale kto jest fanatykiem właśnie Victorian Rolfa, pewnie chce mieć każdą edycję i ja wyszłam z założenia, że bardzo, bardzo ją chcę mieć. Także to są moje takie cztery zapachy owocowe, trochę czasem bardziej
bym powiedziała, zbalansowane w kierunku kwiatów, jak tutaj Rose Dolce Gabbana i Victor and Rolf, a czasem bardziej kwiatowe, przepraszam, bardziej owocowe, właśnie taki sorbę owocowy, jak w Omnia Coral i w Daisy Kiss, czy w ogóle w wszystkich edycjach tu Daisy Marka Jacobsa. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Was oczywiście do lajkowania, do subskrybowania, do szerowania, do odwiedzania moich starszych też odcinków, bo jest ich dość dużo. Wiecie, staram się tu regularnie nagrywać dla Was. Do zobaczenia i czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia, pa, pa.